4 lat korzystamy z gościnności Nowochódzkiego Centrum Kultury i tu właśnie organizujemy nasze imprezy kulturalne, które mają na celu popularyzowanie i propagowanie wśród mieszkańców Krakowa i Nowej Huty kultury indyjskiej. Chcielibyśmy przybliżyć święto Holi, święto kolorów i Diwali, święto świateł. Taniec indyjski Bharatanatyam, czyli styl klasyczny z południa Indii, jest moją miłością. Jest moją pasją i w związku z tym pojechałam aż do Indii, żeby uczyć się tego tańca. Spędziłam rok w Madrasie i właśnie dzisiaj miałam również okazję zatańczyć wspólnie z moją koleżanką z Indii. Chcemy, żeby w Polsce Indie zagościły kolorami, słońcem i radością. Moją specjalnością zawsze był taniec i zawsze animację ruchu starałam się wywodzić z tradycji hinduskiej. Z zawodu jestem reżyserem. Poczucie ruchu i rytmu bardzo pomaga mi w moich realizacjach filmowych. Oczywiście nigdy wcześniej w Nowej Hucie nie byłam. I chociaż jestem z dala od domu, Diwali spędzam tu z wielką radością. Cieszę się, że mogę tutaj tańczyć. A zatem szczęśliwego Diwali dla wszystkich. Happy Diwali to everyone and thank you. Święto Diwali, święto światła, nie może odbyć się bez prawdziwych fajerwerków, dlatego finalną częścią dzisiejszego wieczoru jest pokaz sztucznych ogni.